Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, Shiro. Witam was w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Oczywiście znów maraton, bo mi się dobrze gra w Graveyard Keeper. I jakoś tak, no tak spoko po prostu jest. Jest spoko. I tak, dzisiaj mamy słoneczko. Jakkolwiek to zabrzmiało, mamy słoneczko. Mamy dużo pepciów, więc może też się poulepszamy. Będę chciał również dzisiaj już dostać się do tej zamkniętej komnaty, by ruszyć trochę z fabułą do przodu. Byłoby miło. Byłoby miło. Tutaj oczywiście będziemy sobie chcieli spalić te zwłoki. Oj, dwóch zabrakło. Dwóch zabrakło, jak zwykle. Przedamy sobie również czcionka, świadectwo pochówku. Jestem ciekaw, czy będziemy mogli w jakiś sposób sprzedać mózg, czy coś w tym stylu. No bo wiadomo, mięsa nie możemy. Pewnie w ogóle nie będziemy mogli tego sprzedawać. Może nie byłoby głupim, gdybyśmy sprzedawać kapustę, czy coś. Trzeba pomyśleć nad tym. Też trzeba nad tym pomyśleć. No dawaj. No dawaj, 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 dawaj. Tutaj sobie zostawimy nawet i to. My po jednej rzeczy możemy wziąć sobie. Palisz się, nie palisz. No dobrze, zróbmy to przynajmniej. No i elegancko. Dwa paleniska gotowe. Popiół, świadectwo pochówku, do czegoś się z pewnością przyda. No i okej, użyjmy sobie kamienia do martwego konia. Dzień dobry, handluj. To ci możemy sprzedać za 4,5. Dobra. Może byś chciał kotlecików trochę? Nie, no aż tyle to nie. Połowę. Dobra. Deal. 11 silverów. No to nie jest mało. To nie jest mało. Co chciałem dalej zrobić? Czy byliśmy na dole? Chyba nie. A może byliśmy? Nie byliśmy chyba, ej. Droga do miasta jest zamknięta. Potrzebujesz glejtu miejskiego. Dobra. Nie to nie. Ne to ne. Tutaj jest to wszystko. Kowal nic nie ma. Tutaj jest kupiec. Obóz. Obóz to jest ten cygański obóz. Do tego czubka będę chciał iść. On jest gdzieś tutaj. On ma na pewno konopie do sprzedania. On ma konopie do sprzedania, z tego co pamiętam. Więc dziwaku, lecę do ciebie. Kto może mieć chmiel jeszcze? To jest dobre pytanie. Tam było potrzeba mieć wosk. W ogóle właśnie może do pszczelarza nie byłoby głupim pomysłem się przejść. Może Dave? Nie, jak ty masz? Dig. Byłem blisko. Konopie. Zgaduję, że po 8. Dobra. To następne. Następny będzie farmer. Nie farmer. Mówiłem przed nią o pszczelarzu. Już wyleciałem z wątku. Pszczelarz jest gdzieś tu. Z tego co pamiętam przynajmniej. To jest ten chory typ. Na łeb. Pszczelarz, pszczelarz, pszczelarz. Tu w ogóle chyba nie ma pszczelarza, ej. Wydawało mi się, że był. Co sprzedajesz? Handluj. Nic ciekawego. Ej, serio, wydawało mi się, że był tutaj pszczelarz. Handluj. Nie ma za co kolega. A w tyłek się pocałuj. Torfem. Ja ci mogę torfu sprzedać, jak chcesz. Ty masz mleko i masz ser. Masz też masło. Dobra, co do wampira? Różo, co do tego wampira, który cię napadł? Czy mogę... Napił się mojej krwi! Och, przykro mi to słyszeć, ale proszę odrobinkę ciszej. Zabrzmiało przerażająco i złowrogo? Całymi godzinami ciczyłam tę wypowiedź. Tak, jesteś najlepsza. Jak się zrobieniła. Możesz mi więc opowiedzieć, co się stało? Zabił mnie do obory, imitując dźwięki ciężarnej krowy. A potem mnie chwycił i zaczął pić moją krew.
tyle, że potem od razu ją wypluł. Jakby była jakaś obrzydliwa. Wiesz co? To było wręcz obraźliwe. Gdy mój mąż był w domu... I co się stało potem? Znowu B? Powiedział grupa B. Chyba wszyscy sobie ze mnie kpicie. A potem uciekł. Dziękuję ci za pomoc. Mam nadzieję, że... No... Wasze krowy będą mieć masę ładnych cielaków. Dobry cielak jesteś. O, jest pszczelarz jednak. Handluj. Wosk pszczeli. Za 30 drogo. Mogę się samo porządzić? Nie mogę. No to nie, no to mnie nie interesuje w żaden sposób. W żaden sposób mnie to nie interesuje. Idziemy teraz do farmera i wracamy szybko zrobić... Mszę. Mszę. Muszę zrobić mszę. Syn rolnika. Co do wampira. Mam do ciebie kilka pytań, dziecko. O wampira? Obiecujesz, że nie będziesz się śmiać? Mój ojciec, wujek, sąsiedzi. Nikt mi nie wierzy i tylko się ze mnie śmieją. Obiecuję, że potraktuję cię poważnie. Tamtej nocy mój ojciec i wujek młynarz pili wujkową whisky pszeniczną. Chciałem odchrząknąć. Byłem sam w domu i jakiś facet wszedł przez okno. Myślałem najpierw, że to ojciec się upił. Nawet zawołałem, tato, ale on jakby mnie nie słyszał. Ciekawe, mów dalej. Od razu zrozumiałem, że to nie tata i schowałem się pod kocem. A on po prostu zniknął. Proszę, nie śmiej się, wszyscy się w tym momencie śmieją. Nie martw się, też bym się bał, gdybym miał 15 lat. Dzięki, ale ja mam 22. O matka. Handluj. No ale ty też tego nie masz. Masz same buraki. No to dupa. Nie ma to nie ma. Z jego ogrodu nie możemy nic wziąć. Bohater, użyj. Kochany dom. O, i znów dużo rzeczy mamy. To sobie odłóżmy, to w sumie też sobie odłóżmy. Nasiona konopi mamy, więc luz. I teraz dzięki temu możemy iść. I sobie zrobić mszę. Nawet myślę, że nie będę próbował, wie co robić tutaj. Tego mazgaja nie ma. Dobra, zostawmy te ciałka. Sobie weźmiemy. Tam krew, czaszki. To też może tu sobie bez problemu zostać. Tylko, że te serce i mózgi się nie stakują, ale rozumiem, że one są indywidualne. Każdy inne. Każdy inne. Dobra. Za wszystko. Jakoś 17. Wygłoś kazanie. Mógłbym witraże sprawdzić, czy mogę zrobić. Dobra, 3 wiary poleciało pierwsze. Wcześniej leciało 5 chyba. Czy 6 nawet tam poleciało. 6 nam poleciało. To jeden mniej. Dobra. Ziomki trochę kasy zostawią. Będzie git. Idziemy zdesertować już klucz. Klucz jest tutaj dla nas w tej chwili najważniejszy. Tu potrzebujemy to i chyba papier? Chciałem papier. Chyba nie potrzebuję. Teraz zobaczymy. Ten klucz. Tak, nie potrzebuję papieru. Badaj. Klucz grabarza. Aktywny klucz i klucz grabarza zwykły. Tu mamy dwa klucze. Tu mamy dwa klucze. Nie rozumiem tego. Brama jest zamknięta, bla 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 bla. Musimy czekać na tego tłumoka, naprawdę? Rozumie się sobie ze mnie teraz. O matko. Nie wiadomo, kiedy on w ogóle będzie. No dobra, myślę, że pójdziemy medytować. Jak najszybciej ogarnąć tamten temat.
Nie pamiętam, kiedy on się pokazywał. Dobra, sprawdźmy, czy może w nocy przyjdzie. Ale on noc chyba nie przechodził. Nie ma go. No i próżno go szukać w ogóle nawet teraz. No nie? To jest takie trochę słabe pod tym względem. Bo muszę czekać. Może, no ale kupiec też w sumie nie miał do sprzedania takiego ciekawego. Kupiec za to miał do nas questa, z tego co pamiętam. Wdzięczka, no to jest osoba, która jest skrajnie emocjonalnie nieprzystosowana do niczego. A my czekamy. My czekamy po prostu. Chyba, że on już jest, ale wątpię. Ile nam zostało wiary? 3 sztuki. No to wiecie co? Dobra. Zróbmy to inaczej. Myślę, że możemy zresearchować sobie przy okazji te rzeczy, które były po jeden, bo tam chyba wychodziło po 20 niebieskich pypków za jedną pojedynczą rzecz. To w sumie też nie jest źle. Musimy zrobić czysty papier. Zdyszkę. Robimy. Pypków mamy sporo, naprawdę. Tych pypków to mamy sporo, tylko tych niebieskich jest malutko. Jest malutko. Będę chciał zainwestować teraz w nawozy i z pewnością w pszczoły. Chociaż pszczoły już chyba mamy. Teraz pamiętam. Robiliśmy ostatnio. Za 40 zielonych chyba. Nawet nie było chyba trzeba w ogóle niebieskich pypków. Dobra. 40. Ojejku. Nauki za jedyne narobimy, że do końca gramy będzie potrzeba. 80. No i fajno. Łoż 3, ojejku. Dobra, co ja zdecydowałem? Rozkłada się. Badania ukończono. Krew też. Kurde, to chyba wszystko już ukończyłem. Zobaczymy serduszko. Serduszko by teraz spróbowałem. Jelitka, czaszka. Serduszko na razie, nie? I mózg. Zobaczymy. To zwłoki. Też wcale niedobrze. Mózg 3. A ja już to wszystko ukończyłem. Oh shit. Roztwór chaosu. Roztwór chaosu plus nauka? Ej, bez wiary? O! I trochę niebieskich pypków leci. Trochę niebieskich pypków leci, to dobrze. Się nie da przenosić w ten sposób, szkoda. Myślę, że roztwór spowalniający również nam się przyda. Jak najbardziej. Tylko to na zielone przychodzi. Może i to nietoperza? Drugi to jest wszystko ukończone. Tam jest tych najtańszych jest ukończone. Ten roztworek też nie potrzebuje. Fajnie, dobra. A to zielone pypki da. Mało, bo mało, ale coś tam daje. Tu już trzeba wiary. Tu też trzeba wiary. Też trzeba wiary. Tu nie trzeba wiary. I tu nam da zielone pypki. Proszek przyspieszający. To też trzeba wiary. Kurde, faja. To niedużo nam zostało do popisania się. Będzie zielone, czerwone. Nie wiem, no mózg, no. Trudno. To niedużo na tych pypków skoczy. Można zużyć na płyn. Łooo! Dobra, trochę skoczyło jednak. Próbujmy jeszcze rozłożyć właśnie mózg. To było tutaj gdzieś, tak? Rozkładamy mózg. Życiodajny roztwór. I chcę teraz życiodajny roztwór rozłożyć. Nawet 2 sztuki. Też nam dał niebieskie pypki. Niewiele, bo niewiele, ale zawsze coś. Całe 5. Całe 5 sztuk. I tak, mózgi już w teorii możemy rozwalać.
skłonny to nawet zrobić. Mniej po prostu miejsca nam będzie zużywać. Nie wiem, czy to jest dobre, że tak te mózgi rozwalamy, ale cóż. Ale cóż. Możemy zostawić też. Dobra, życiodajny roztwór. Jest git. Jeszcze zostało nam serce w razie czego. Czaszki nie możemy rozłożyć w żaden sposób. Tłuszcz możemy, ale tłuszcz się przyda. Proszki również. Znaczy kości również możemy rozłożyć. A czemu nie można? Stanowisko preparowanie, stanowisko preparowania 2. Nie wiem, czemu my nie możemy tego zrobić. Tłuszcz to ten roztwór chaosu, tak? Nie, spowalniający. Ej. To też jest stanowisko preparowania. Dziwne. Dziwne, naprawdę dziwne. Dobra, odkładamy to. Trochę żeśmy tu poodkrywali. Dobra, i co ja chciałem? Chciałem. Nawozy na pewno. Proste nawozy. Warsztat kościelny. To oczywiście sobie weźmiemy. Mamy jeszcze 51 pypków. Uprawa winogron, przyjaciel pszczół. Złożone nawozy. Muszę zobaczyć, z czego są w ogóle zwykłe nawozy. Urodzony kowal. Więcej rudy, to nam nie jest potrzebne zbytnio. Żelazny młotek, no lepsze narzędzia. Muchanie szkła, to się może przydać, bo tam były kolby potrzebne do miksturek. Soczewka. Kolba stożkowa. To możemy to już robić. W ogóle piec 2 nawet nam wskoczył. Ciekawe. Wypalanie, metale szlachetne. Iryt, siarka, wapień. Zapach złota. Górnictwo weszło ci w krew, znajdujesz rudy i metale szlachetne częściej, ale to wciąż kwestia szczęścia i energii. Tu możemy się czegoś nauczyć, ale to już tak indywidualnie. Wydobycie marmuru. To jeszcze dużo nam brakuje. Oj, dużo, dużo. Pisarstwo. Ulotki chciałbym zacząć robić. Ulotki, gdzie one są? Gawędziarstwo, to nie. Statki. Kółka na zwoje, to też nie. Ej, gdzieś tu te ulotki były. Już mam te ulotki. Mam! Wykonaj ulotka, przepraszam. Pomyliłem się. Drewniany ołtarz i konfesjonał. To za chwilę. Projekt warsztat alchemiczny 2, destylator. Warsztat kościelny. To musimy mieć. Teologię. Zastanawiam się jeszcze nad tym. Konfesjonał i ołtarz by się przydał. Pół balsamiarski, stojak do kostnicy. Modlitwa o spoczynek. Aby nałożyć coś powodu, bo jest 20-50. Destylator. Może i to nie byłoby głupie. A na tym dwa. Stanowisko preparowania i podwójny stół. Ej. To nie jest głupie. Dobra, zróbmy tak. Balsamiarstwo. Podwójny stół. Stół balsamiarski 2. Anatomia 2 chcę. No i dobra. Dobra, Quake, czyli kupiec jest w tej chwili. Przejdźmy się jeszcze na dół, zobaczmy, co potrzeba, żeby zrobić... A w ogóle to chyba tu jest nawet. Kolba stożkowa, ewentualnie kolba zwykła. Stół badawczy... Kurde, to stożkowa jest potrzebna do warsztatu alchemicznego. Warsztat kościelny. 4 złożone części, a my tego nie mamy? Mamy. Wzmocniony nawóz. Eliksiry, kurde. No właśnie, tylko wzmocniony nawóz co daje? Nawóz wysokiej jakości to na pewno daje wyższe rangi. Wiem, że to już daje srebrne.
strzyk ługowy. Płyn po zastosowaniu na stole, bo z obowiązkiem zmienia właściwości ciała. Że mi to nic nie mówi. Ciet, ciet, ciet. Warto to chemiczne to właśnie te stożki kor... stożki korbowe, co ja gadam? Kolby stożkowe potrzebne. Młyn alchemiczny też nie zrobimy, bo nie mamy bloku z kamienia wygodzonego. Tak, alchemiczny też nam nie jest potrzebny. Ja nie wiem, co ja kupiłem. Stół balsamiarski, na pewno. I stół do preparowania 2. I serduszko. Jak to ciałko tu stoi? 95%, nie jest źle. Ma 2, to może jeszcze go zdążę nawet ogarnąć. 54. 2 ma. No to lecimy z krwią. I lecimy z tłuszczem. Powinien być już zerowy. No właśnie, weź zwłoki. Kurde, faja. Lecimy, lecimy, lecimy. Tylko kopać dziurę. Miejsce pochówku. Tu, tu i tu. Dobra. Zakop dziada. No i spoko. Udało się. Zwiastwo pochówku kolejne wpadło. To też luzik. Dobra, wróćmy do naszych interesów tutaj. Osiołek już dzisiaj powinien przywieźć ciągo. To co my mamy tu do zrobienia? Stanowisko Co to są za stolowe części? No to nie zrobimy tego. Stół balsamiarski możemy już zrobić. Podwójny stół. To jak do kostnicy, matko. Jejku. Dobra, czyli tak, 4 złożone. 8 desek. I 6 gwoździ tam chyba było. Cztery złożone części. I akurat tyle wyjdzie. 8 desek i 6 gwoździ, tak? Zrobimy tego 8 i tego 8. I deseczki. Uuu, nie mam już kurde desek. Tak dużo tego było i tak dalej, już nie ma nic. Zero drewna. Totalnie zero drewna. Nul. Sobie tu leży jedno. Mam jakieś deski? Ojej, dobra, mam desek od cholery. Mam desek od cholery. Zobaczmy ten stolik. Balsamiarski. O, jak to ładnie wygląda. To myślę, że możemy to zrobić gdzieś tu. Co my tu mamy? Aha, czyli musimy... Tutaj robimy w sumie te mikstury. Tutaj wkładamy zwłoki i tu wlewamy, a to nic nam nie da. Plus jedno ciało nam weszło. O nie, to niedobrze. Z tego nie jestem zadowolony. Z tego nie jestem zadowolony. Dobra, idziemy znów sobie odpoczywać, bo chcę... Tym kluczem już do niego pójść. Mi zalega. Medytujemy i czekamy. Pewnie zaraz osioł jeszcze wpadnie. Zdając życie. Tak? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Osiołek to jest cwaniak. On zawsze pod wieczór wpada. No i na czym to polega? Połóżmy go tutaj. Aha. No to nie dowiemy się na razie. Tylko tu i tak ma trzy... Lecie, ma trzy czerwone czaszki. To też niedobrze. Dobra, nie wiem, ile tam mu wytniemy? Były dwie już.
Jest jedna. A, jest spartolona, okej. Ale to i tak wyjdą trzy białe czaszeczki. No to nie jest źle. Cztery nawet. Możemy go tam sprzątnąć. To nie jest problem. I teraz chyba już jest nasz koleżka. Już jest nasz koleżka na dole. I będzie dupa, jeżeli znów go zaśpię. Szybko, szybko, szybko. Dobra, kolejne świadectwo pochówku. Miło. Szybko. Szybko. Nie ją na głównie się ślizgamy. No nie, zatrzymałem się. Chcę zobaczyć. A jego nie ma. O, to chamisko jedne. O, to... O, idzie właśnie. Patrzcie, jak wyczułem dziada. I on przyjdzie, poczeka do nocy i pójdzie. Dziwny z niego koleś. Daj mu klucz. Oto klucz. W końcu, o krok bliżej. Dobra, ty pierwszy. Zobaczył, kto jest bezwartościowy. Zetrę im z twarzy te cwaniaczki, cwaniackie uśmieszki. O kim ty mówisz? O wszystkich. Skoro tak mówisz... O, chyba widzę to, po co tu przyszedłem. What? What? Nie żyjesz. Ja tam nie mogę wejść? Och, co właśnie się stało? Wygląda na to, że jestem cały i zdrowy w domu. Biorąc pod uwagę okoliczności, nie są to chyba dobre wieści. Muszę wracać i zdobyć ten pamiętnik. Coś się tu posrało. W ogóle ten pypek tam się zawisł. Już taki, wiecie... Nigdy go nie dostaniemy. Teraz możemy kierować, aha. Co tu się dzieje? O rany, jak to zrobiłeś? Nie wiem, po prostu wróciłem do swojej chaty. Świetnie, powinien być przyzwyczajony. Życie ciągle rzuca mi kłody pod nogi. Jesteś bezużytecznym cymbałem, ale za to nieśmiertelnym. To kompletnie nie w porządku. Nienawidzę cię. Słucham? Nienawidzę cię. Niech no to zapisze. Grabarz nie może umrzeć. Właściwie to przydałaby mi się twoja pomoc. Skoro już sprowadziłeś tutaj swój nieśmiertelny tyłek, to w sumie tak sobie myślę, że nie chcę umrzeć w tym lochu. Jakim lochu? O tamtym. Był tu, zanim jeszcze pojawił się kościół. I nikt nie wie, jak głęboko sięga. W zamierzchłych czasach, jeszcze przed prastarym paktem, heretyków przybijano do ścian i przypalano im nogi. Jak mogę pomóc? Mam swoje źródła, więc zawsze wiem, gdzie znaleźć to, czego potrzebuję. I wiele z rzeczy, których mi potrzeba na tym etapie mojego planu zemsty, jest w tym lochu. Przede wszystkim potrzebny mi kubeł z krwią. I 5 krwawych gwoździ. Powinien znaleźć się gdzieś na początkowych poziomach. Tam, gdzie torturowano pogan. Okej, wygląda na to, że ktoś jęczy o pomoc. Jesteś tam? Może, może nie. To miejsce skrywa wiele rzeczy. Nie to mnie obchodzi, chyba że ma to związek z moim planem. Powinienem sprawdzić. Ktoś jest. Święty Guacamole. Rzeczy samej. To za miła niespodzianka. Tak bardzo chciałem kogoś znów zobaczyć. Żyjesz? Potrzebujesz pomocy? Powiedzmy, że jestem świadomy. I cieszę się, że tak uprzejmie służę pomocą. Mam na imię Gunter. Po prawej powinna być dźwignia. Rozumiem. Świetny, świetny. Jestem zaskoczony, że wciąż działa. Czy byłbyś teraz tak dobry, by uderzyć mnie swoim mieczem kilka razy? Czy możesz najpierw odpowiedzieć na moje pytanie? Najpierw mnie uderz, nic nie czułem tak długo. O, dobre. Pierwsze wrażenie, które miałem od wielu lat. Teraz z przyjemnością odpowiem na twoje pytania. Dlaczego prosiłeś mnie, bym cię uderzył?
Och, w mojej obecnej sytuacji nic nie czuję. Najpierw był koszmar, ale potem dowiedziałem się, że wciąż mogę odczuwać ból. Ale nie czuję bólu. Bardziej jak delikatna bryza. Ale wciąż to wszystko, co mam. Mogę cię znowu uderzyć, jeśli chcesz. Bardzo miło z twojej strony, ale muszę odmówić. W wielu latach twoje uderzenia były prawdziwą przyjemnością. Minie kilka lat, zanim poczuję coś podobnego. Nie mam zbyt mało mięsa na kościach, żeby je zmarnować. Kim jesteś? Tak jak powiedziałem, jestem Gunter. Jesteś martwy? To skomplikowane pytanie. Osobiście wolę nazywać się Transdead. Ale w kulturze popularnej jesteśmy znani jako nieumarli. Jak stałeś się Under Transdead? Nauka plus trochę magii. Stary mistrz mnie stworzył. W rzeczywistości uczynił nas wielu. Czy moi bracia nadal pracują na cmentarzu? Nie, myślę, że jesteś tylko ty. Tak przy okazji, jestem nowym opiekunem cmentarza. No, więc powinieneś uczynić mnie jeszcze kilkoma braćmi. Będą dla ciebie dużą pomocą. Jak mogę stworzyć nowe Transdead? To bardzo proste. Na stelażu po lewej stronie znajdziesz plan zmartwychwstania stołu. Mówię, że powinno znajdować się również kilka butelek głównych składników wskrzeszenia. Możesz zrobić więcej w biurze alchemicznym. Czy znasz przepis? Drugim składnikiem jest krew. Nie jestem pewien co do pierwszego, ale myślę, że to jakiś proszek. Czy będą tacy jak ty? Niestety nie, jestem unikalny. Coś poszło nie tak ze mną. Byłem zbyt mądry. Dlatego stary mistrz przykuł mnie tutaj. Nie pasowałem. Mogę cię uwolnić. Zostałem tutaj przykuty łańcuchem zbyt długo. Moje ciało jest zbyt zepsute. Plus lubię to tutaj. Jak moi bracia mogą mi pomóc? Och, mogą. Tam powinny być twoi bracia, mogą mi pomóc. Mogą dla ciebie zrobić proste rzemiosło. Jeśli dasz im odpowiedni sprzęt, będą mogli zebrać dla ciebie zasoby, a nawet je przetransportować. Jaki sprzęt? Wierzę, że jeden zombie powinien być pochowany pod skałami wzdłuż ścieżki do lasu. Możesz go wykopać i zbadać jego sprzęt. Ciekawe. Stół do wskrzeszania. Sok z zombie. Beetlejuice. O! Da się to rozwalać. Tylko tak, ja nie mam miejsca. W ogóle, nic a nic. Muszę iść się zrzucić. No i ciekawie wyszło. Wydaje mi się, że dzięki temu, że odkryliśmy to, będziemy mogli sobie w końcu robić jakiś takich, wiecie, swoich własnych bebzików. Nie wiem, co ma zrobić tutaj klucz grabarza dla mnie, ale okej. Nie wiem, czemu dostałem w sumie dwie sztuki. Jeden zwykły, drugi opracowany. Nie wiem, może muszę mu go oddać jeszcze, czy coś? Nie mam pojęcia, naprawdę nie mam pojęcia. Ale. Pozwiedzamy sobie tutaj jeszcze trochę. Weźmiemy oczywiście ten soczek. Jaki złom, nasiona cebuli, to złote, Rozmawiaj, gdzie mógł znaleźć sprzęt zombie? Na północ od kościoła znajduje się przełęcz do lasu. Mój brat Transduny powinien zostać pochowany gdzieś tam po skałem, przepraszam. Opowiedz mi o składniku zmartwychwstania. To jest to samo. No dobra. O, to możemy porąbać. Opół, złom, spoko. Ale tego już nie możemy. Lipa. No, trochę sprzętu. Nie wiem, że nie masz miejsca, naprawdę. Naprawdę. No cóż. Najlepiej to w ogóle byłoby się cofnąć i naprawdę rzucić to wszystko, ale no niestety. Nawet nie mam jak. Co w ogóle możemy tu zrobić? Czaszki w ścianie, czaszki w kolumnie. Stół na mroczne ofiary. No, to się robi bardzo ciekawie. Nie ukrywam tego. Robi się mega ciekawie. Dobra, zrzućmy sobie na razie tutaj sprzęt. Pozbierajmy resztę. Myślę, że w ogóle możemy sobie gdzieś z połowy tego zostawić tutaj. Jakieś takie rzeczy niepotrzebne również. Jakiś klucz. Perele.
Szpargały. Duperele i szpargały. Mam tu herbatkę jeszcze? O, mam dużo herbatki. Dobra. Chodźmy jeszcze na lewo. Zbierzemy do końca tam, co leżało. Czyli to. Nasiona zboża. Nasionka zboża. I tu już nic nam nie zostało. Czyli teraz w teorii powinniśmy móc wejść. Jakieś dziwne koła do tortur. Dużo krwi. No jest dziennik. Dziennik grabarza. Czy ja to mogę przeczytać? Użyj, nie da się. Kto chciał dziennik? Chciał, z tego co pamiętam. Kto tam chciał? Astrolog. Astrolog chciał, tak. Astrolog chciał, na pewno. Dobra, mówił nam, że na północy stąd jest ścieżka do lasu i jest tam pochowany zombie. Pochowany zombie. La 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 zombie. Dobra, to zostawmy. To weźmy. Żarcia mam za dużo. Naprawdę jest za dużo tego żarełka tutaj teraz już. Nie wiem w ogóle, co ja z tym mogę zrobić. Co ja mogę w ogóle tutaj wyprodukować? Zwykłe ściany. Aha. Możemy się bawić w dekorowanie domku. Nie widzę w tym celu, no ale dobra. To zostawiamy. Drewno sobie oczywiście zostawimy tu obok. Nie będziemy pierdolnika robić. Jakieś polana, nie polana. Jeszcze złom zostawimy. No to akurat zbierzemy to. Zostawimy to i złomik. No i fajno. I fajniuchno. To sobie oczywiście też tu zostawimy. Cebula, kapusta. No ty, gałganie. To to zostaw. Dobra, północ stąd. Idziemy na północ. Idziemy na północ. Mniej więcej chyba wiem, gdzie to może być. Tylko jestem ciekaw, po pierwsze, co będzie potrzebne do odblokowania ścieżki, bo tej ścieżki chyba nawet nie odkryliśmy. Jakoś chyba nam się nie spieszyło do tego. Zobaczmy mapę. Jesteśmy tutaj. Tak, tutaj nie odkryliśmy chyba tego. Tak mi się wydaje. Pytanie, co będzie potrzebne do odblokowania, bo się troszeczkę tego obawiam. A nie, odblokowaliśmy jednak. To musi być miejsce, o którym mówił Gunter. Powinienem zacząć szukać tego zombie. Nie mówcie, że nie trzeba nic. O, coś jest. Odblokowano nową technikę i otrzymano... Wykonaj, zacznij budować tartak. O! Tartak, to rozumiem, że tutaj, koło tego drzewa, pewnie tutaj będzie można zrobić, co? Wykonaj, duży tartak, tak. Tylko, no nie zmienia to faktu, że mimo techniki, no jakoś nam to nie poszło. A, bo my musimy się dowiedzieć, jak to zbudować, to dupa straszna. Lipa. A jak z tymi ulami? Czy ja mogę te ule zacząć robić? Mogę, pasieka. Czysty papier, proste części, dużo desek. Więc myślę, że to też będzie spoko do zrobienia. A mogę ci na przykład tutaj do kamienia położyć? Nie, mogę sam tylko kopać. No dziwne, bo myślałem, że tutaj akurat będziemy mogli. Jest ciało. Jest ciałko. Ja cię mogę po... O, mogę cię ulepszyć chyba. O! Wydajność pracy 10%. Ciekawe. Mogę cię na przykład wziąć tu jeszcze i ci coś wyciąć albo coś wstawić? Sekcja, mogę. Wsunę krew. Spierdzielę, to będzie lipa. No to 10%. Usuńmy tłuszcz. No to jest 10%. No to nie wiem, jak ci pomóc.
Nie mam pojęcia, jak ci pomóc. Ile ty masz? 2. No i fajno. Leci krew, standardowo. I leci od razu tłuszczyk. Czacha się śmieje. Jesteś na Delvino. Będzie trzeba też przed słoneczkiem ulepszyć trochę cmentarz. Bo mamy tu już 3 ciała zakopane. O Jezu, nie ma energii. Mamy 3 ciała zakopane i w sumie żadnych ozdób na tym. Tylko obiecałem, że naprawię tamten grób. Mamy w sumie 2 groby nawet do naprawienia. Jeden jest obok młyna, a drugi jest obok tutaj, z boku, koło nas. Obok, z boku, tak. Chwilę to powiedział. Dokładnie. Exactly. Dobra, bierzemy sobie drewniany zestaw napraw. Czyli idziemy to naprawić. Idziemy to naprawić. Być może też nam coś to da. A być może nic. No być może nic. No ale zawsze lepiej. Zawsze lepiej. Mieliśmy zrobić ulotkę. A tu jest... Nie, drewniany. Tam przecież już kamienny jest. No i dobra. Grób jest. Wszystko sobie tam spoczywa. Jest na 0. Nie wiem, kim byłeś, ziomo, ale... Niech ci ziemia lekko będzie. Zielone bycie. No i fajno. Jak zrobić ulotki? Rozumiem, że w technikach nie mam tego jeszcze zrobionego. Warsztat kościelny to chyba było. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? To są projekty. Anatomia. Zony stół. Misko do preparowania 2. Destylator 2. Zombie logistyka i warsztaty alchemii zombie. Druga szansa. Tu do wskrzeszania. Projekt biurko. No właśnie. Brakuje nam tego, no. Książki. Półka na książki. Dużo tutaj rzeczy, których zrobić nie możemy przez niebieskie pypki. To nas blokuje non-stop. Ale sobie wykonamy sami tam. Dużo mamy pypków. Zielonych i czerwonych. No, ale tylko niestety ich mamy dużo. Z niebieskimi już się pochwalić tak nie możemy. Serio, lipa. Dobra, ale myślę, że tak. Możemy zrobić w teorii jeszcze... kartki czyste. Proste części, z tego co pamiętam, i deski. Może sobie wezmę przynajmniej to drewno, które tam ostatnimi czasy miałem. Bierzmy to w ten sposób. No, postaw to. Ty kurde tłumoku. No to jest dziwne. O. Tu już łatwiej przenieść. Potrzebujemy deski. Potrzebujemy dużo desek. Dobra. Jeszcze jedna tutaj była. 2 nawet, o. Dobra, to zrobimy to w ten sposób. Classico, El Classico. Dobra, to i to. Weź połóż. Nie bądź taki, połóż. I robimy deski, dużo desek, 15 desek. No, ruch energii ma, co? Dobra, to już mamy. Potrzebujemy prostych części. Proste części. Też razy 5. Też razy 5. Dobra. I teraz... kartka.
kartki nawet. To wszystko powypierdzielałem. Trochę głupio zrobiłem. Zabierzemy stąd, bo to się tak tu nie przyda. 45 minut już mam rozgrywki. Kurde. Jak ten czas leci w tej grze. Jak ten czas w tej grze leci. Niewiarygodne. Dobra, kartki biorę. Dziennik dla astrologa to zaraz w sumie. Płyny balsamiczne. No nie możemy nic zrobić, bo nie mamy zasady kwasów ani nic z tych rzeczy. Dobra, rób to. Nie zdążę już chyba nawet zrobić. Dobra, moi drodzy, ja się z wami już pożegnam. Nie chcę przestać z odcinkami aż nadto. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Z najpierw Granda Shiro oczywiście. My się widzimy w następnych odcinkach z Graveyard Keeper. Trzymajcie się. Hej, hej!